Nie wiem za bardzo, co bym chciała na głowie, ponieważ mam tutaj odrosty i musi pani doradzić, który pani zdanie będzie najładniej wyglądał na mojej głowie i do mojej twarzy. Kolor sombra. Ja proponowałabym zrobić od skóry refleksy jasne. Troszeczkę musimy zniwelować przejście, żeby nie było odcięcia, bo pomimo tego, że zrobimy jasne refleksy od skóry, no to i tak będzie widać ten odrost. Mnie tu nie ma. Ty mów do klientki, bo ona cały czas na mnie patrzy po prostu, a ma pan rozmawiać z klientką. Trzeba by było ewentualnie wprowadzić jakiś naturalny odcień, żeby zniwelować to. To wszystko takie jasne, tak? Działajcie, dziewczyny! Uff. Tomek może już wstać i przyjrzeć się kolejnym rzeczom, które pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o organizację pracy w salonie. Czy to zawsze tak wygląda? To nie było... Tu jest mydło i powidło, to wiecie o tym. Tak, wiemy. To było porozstawiane. Każdy ma swoje... A każda ma swoje ulubione. Powiedz mi, kiedyś ty byłaś na jakimś kiedyś szkoleniu biznesowym? Takim, jak zarządzać salonem? Nie. Po co ty to otwierałaś w takim razie? Justynko, wytłumacz mi, po co to otwierałaś 6 lat temu? Salon otwierałam po to, żeby, powiedzmy, być, zarabiać swoje własne pieniądze, o. Bo byłam na utrzymaniu mojego męża, pierwszego. Okej. I musiałam zrobić coś, żeby się od niego uwolnić. Czy jedynym powodem, dla którego tworzyłaś ten salon, był fakt, że chciałaś się rozpocząć nowe życie i uwolnić się od tego? Tak, oczywiście, tak. Czyli to był jedyny powód?